Cześć wszystkim, z tej strony Maciej, Dobra Pamięć. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, czy lepiej budować pałace pamięci od samego początku, czy może wykorzystywać już istniejące mieszkania, budowle, miejsca. Zapraszam. Dobra Pamięć. Byłem dzisiaj na spacerze i pomyślałem, a nagram materiał i porozmawiam z Wami o tym, czy lepiej tworzyć te pałace pamięci na miejscach już stworzonych, czy może lepiej budować od samego początku. Są różne strategie, tak? I faktycznie można robić coś takiego, że budujemy pałac od samego początku. I ja na moim kanale już pokazywałem to na przykładzie Lego Worlds, na przykładzie Minecrafta i na przykładzie aplikacji Monks VR, czy Monks VR, nie wiem jak to się ładnie wymawia. To była taka aplikacja, gdzie po prostu tworzyło się pałace od zera z intencją, żeby tam umieszczać mnemotechniki, skojarzenia. I poeksperymentowałem z tym trochę. Powiem Wam uczciwie, uważam, że lepiej jest tworzyć na już wcześniej stworzonych miejscach. Czyli nie wymyślać od początku budowli, czy pomieszczeń, czy jakichś map. Nie tworzyć tego od zera, nie bawić się w architektów. Dlaczego? Dlatego, że jest to ogromna porcja czasowa do przetrawienia. Jest to sporo czasu, który musimy zainwestować w to, żeby stworzyć fajne miejsce, w którym będzie nam się dobrze zapamiętywało. I oczywiście można się pobawić w coś takiego, jak najbardziej. Niemniej, czy nie szkoda Wam czasu? Bo ja odkryłem, że mnie jest osobiście szkoda czasu. Mieliśmy też rozmowę na Dobra Pamięć Crew na temat tego, czy lepiej tworzyć pałace właśnie na miejscach już stworzonych, czy na przykład nie tworzyć od nowa w Simsach. Żeby tworzyć pałace pamięci w Simsach, żeby tam sobie budować specjalnie, designować wszystkie pomieszczenia po to, żeby tam przechowywać skojarzenia. Możemy to oczywiście robić, ale nie jest to konieczne. Z tego tytułu, że zauważcie jeden podstawowy problem. Mianowicie trzeba te budowle potem wszystkie od zera zapamiętać. I no okej, mogę to zrobić, mogę sobie zaprojektować tak te Simsy na tej zasadzie, że faktycznie będą tam specjalnie ułożone lokalizacje, tak samo jak w Minecrafcie pokazywał mi Łukasz, na tej zasadzie, że on tam sobie budował wszystkie takie lokalizacje od samego początku pod swoje skojarzenia. I tak samo ja też robiłem w Lego Worlds, że designowałem sobie z klocków Lego wszystkie takie moje miejsca pod skojarzenia, ale zauważyłem, że to jest ogromnie czasochłonne po pierwsze, a po drugie trzeba to wszystko od nowa zapamiętywać. Czyli zamiast wykorzystywać znane mi już miejsce typu mieszkanie, które już dobrze znam i się w nim świetnie orientuję, muszę jeszcze nauczyć się od zera pomieszczenia, w którym będę przechowywał swój pałac pamięci. Więc trochę to utrudnia życie i nie chcę tutaj powiedzieć, żebyście tego w ogóle nie robili, ale chcę powiedzieć, żebyście przemyśleli to pod kątem strategii czasowej. Bo ja często słyszę, że pałac pamięci jest czasochłonny. No to jeżeli jest czasochłonny, powiedzmy, że jest, według mnie nie, ale powiedzmy, że jest, to przynajmniej tyle zróbmy z tego wszystkiego, żebyśmy sobie skrócili ten czas przygotowania pałaców pamięci. I wolałbym tutaj chyba raczej jednak na swoim podwórku, przynajmniej tak będę robił, wchodzić w takie strategie, żeby wykorzystywać ponownie już wcześniej zrobione realne pałace, zamiast tworzyć od nowa wirtualne. A ponieważ zwyczajnie zauważyłem, że szkoda mi na to czasu. A mam jeszcze przecież sporo do zagospodarowania takich przestrzeni realnych, bo są mieszkania znajomych, krewnych, jakieś stoły bilardowe ostatnio zrobiłem też, samochody, ciała ludzi też mogą być przecież, jakieś pomniki, etc. Wszystko, statua wolności może być pałacem pamięci, wszystko może być. I oczywiście, jak macie nutkę designera, architekta w sobie, możecie się bawić w projektowanie pałaców od samego początku, jak najbardziej. Ta strategia też może być ok. Niemniej, ja stawiam jednak na praktykę, tworzę pałace od momentu, gdy już no jest to takie miejsce znane mi, tak? Czyli mieszkanie najlepiej, a jeżeli nie mieszkanie, to jakieś takie inne rzeczy, które już dobrze znam. Na przykład ja też powiem Wam szczerze, że używałem tych pałaców z Counter-Strike'a i to się jak najbardziej sprawdza, bo ja już wcześniej świetnie te mapy poznałem. Ale gdybym teraz zaczął uczyć się od nowa map z jakiejś innej gry, no to już nie był ten sam efekt po prostu, byłoby inaczej. Także do rozkminy na dzisiaj dla Was specjalnie, Dobra Pamięć, czy warto tworzyć pałace od początku, czy może wolicie jednak tworzyć je na już wcześniej stworzonych lokalizacjach. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście czekam na suby i łapki również, jak to prawdziwy youtuber. No i cóż, mój spacer powoli dobiega końca. Także ja Wam serdecznie dziękuję za Waszą obecność, za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie, jak wolicie tworzyć pałace. To był Maciej. Pozdrowienia. Dobra pamięć.